Na finiszu są prace przy budowie zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w siedliskach koło Ełku. W grudniu planowane jest przyjęcie pierwszych odpadów. Dziś na terenie budowanego zakładu rozmawiano o edukacji ekologicznej i promocji prawidłowego postępowania z odpadami. Nauczyciele i dyrektorzy ełckich szkół zapoznali się z elementami kampanii edukacyjnej prowadzonej na terenie Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna. Edukacja ekologiczna to jeden z elementów inwestycji, mówi Edward Palczewski, prezes spółki Eko Mazury. W ramach budowy tego projektu, tego głównego zakładu, oraz innych elementów, które będą z tym zakładem współpracowały w postaci stacji przeładunkowych, chcemy i prowadzimy tak zwaną edukację ekologiczną. Wychodzimy z założenia, że tak nowoczesny układ, który będzie zainstalowany w siedliskach kołełków w zakresie segregacji odpadów, wymaga dużej wiedzy w naszym społeczeństwie w zakresie, w jaki sposób prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Dlatego edukacja ekologiczna jest tak ważna. O tym, jak ważna jest edukacja ekologiczna wśród dzieci i młodzieży, mówi Magdalena Kaczorowska-Dołowy, kierownik projektu opracowania i wdrożenia programu edukacji ekologicznej. Podejmujemy szereg działań, bardzo wiele działań skierowanych jest do placówek oświatowych. W tej chwili zaczyna się wdrażanie programu edukacji ekologicznej. Uprzednio prowadziliśmy szkolenia dla nauczycieli, które to szkolenia miały przygotować nauczycieli właśnie do tego wdrażania programu edukacji ekologicznej. Ponadto prowadzimy publikacje prasowe, szykujemy w tej chwili audycje radiowe. Audycje te będą wyemitowane w radiu Bayer FM. Edukacja wśród dzieci i młodzieży jest podstawowym elementem edukacji ekologicznej. Tak naprawdę musimy zasiać to ziarno, żeby ono potem wykiełkowało. To dzieci idą później do domów i uczą swoich rodziców. Potem te dzieci dorastają i oni, i dzieci te stanowią właśnie społeczeństwo. Zakład, który powstaje, jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Inwestor spotkał się jednak z problemami. Zgodnie z wyrokiem Sądu Administracyjnego w Olsztynie inwestycja prowadzona jest nielegalnie. Chodzi o plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego wydanego przez Urząd Gminy w Ełku. Radni uchwalając plan nie uwzględnili opinii i wniosków mieszkańców. Jak mówi Antoni Polkowski, wójt gminy Ełk, budowa zakładu nie jest zagrożona. Niebawem zostanie uchwalony nowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu, na którym powstaje zakład, dodaje Polkowski. Nic tu nie ma nielegalnego, wszystko jest zgodnie z prawem. Sąd w Olsztynie uchylił nam plan miejscowy, natomiast gmina złożyła wniosek o kasację wyroku. Plan jest w obrocie prawnym. Gmina przystąpiła miesiąc temu do sporządzenia nowego planu tylko na teren zakładu. Inwestycja nie jest w ogóle zagrożona. Koszt inwestycji to prawie 89 milionów złotych. 42 miliony to dofinansowanie unijne.